Szanowni, witam wszystkich bardzo serdecznie na możliwe, że przedwczesnym, ale mam nadzieję, no ja liczę na to, że to będzie przedwczesny film i zrealizowany w pośpiechu. W takim podsumowaniu lata tego okresu wakacyjnego. Wiadomo, mamy jeszcze wrzesień, ale już zależy jak to liczyć. Już raczej wrzesień nie będziemy liczyć do tego okresu wakacyjnego. Także jest to właśnie swoiste podsumowanie tego czasu. Także zapraszam na wideo. Na początku samym małpa oczywiście, no bo jakby to inaczej, strona do wymieniania swoich skinów. Myślałem szczerze, że balans będzie schodził trochę szybciej, a schodzi trochę wolniej. To przez to, że więcej wpłacam niż wypłacam, co jest trochę niefortunne. Ale jakoś idzie. Pamiętajcie. Róbcie tak, żeby się opłacało. To jest najważniejsze. A teraz lecimy do materiału, w którym można by było powiedzieć, że sam okres wakacyjny, sam ten okres, ja trochę miałem na niego takie miałem nastawienie, że fajnie by było, gdyby cokolwiek się wydarzyło. Tak to powiem. Znaczy moje. Jak mam być szczery, kiedy był jeszcze czerwiec i sobie tak wyobrażałem, jakby wyglądały idealne wakacje, to nie wyobrażałem sobie ich w żaden sposób tam wizualizując sobie zachowania rynku. Raczej ja liczyłem na to, że na rynku się nie wydarzy zupełnie nic i jakby to były perfekcyjne wakacje. Albo jak się wydarzą jakieś rzeczy, to będą bardzo proste do użycia i na rynku się będą wydarzały takie proste schematy, które po prostu łatwo się ogrywa. No i trochę tego się wydarzyło rzeczywiście, jakby ten rynek trochę sobie pograł w grę, a trochę nie do końca. Liczyłem na to, że może Valve rzeczywiście da takie dosyć łatwe rozwiązanie, jak zakończenie promocji na Kopenhagę, co się koniec końców wydarzyło. Wobec tego, jeżeli mam oceniać samo w sobie lato, może nie lato, może te wakacje jako zgodne z oczekiwaniami, to wyceniłbym je wysoko. Jakby więcej chyba od wakacji oczekiwać nie można było, niżeli zostało zaprezentowane. Zresztą ogólnie wakacje raczej tak naprawdę są dojne w pewne elementy zazwyczaj. I nie wiem, czy istnieje jakikolwiek element, którego tutaj nie uświadczyliśmy. Ale mam do tego zastrzeżenia, ale one będą w dalszej części tego odcinka. A więc tak, na samym początku to co dostaliśmy, to dostaliśmy promocję na Steam Decki LCD. Dostaliśmy promocję razem ze Steam Summer Sale'em. No i gdyby taka promocja ogólnie była jakaś neutralna dla rynku, no to bym ją pominął, bo w zasadzie nie była ona niczym takim istotnym, ale była ważna dla rynku, więc była czymś istotnym. I w momencie, kiedy rozpoczęła się cała promocja, no to rynek nam zrobił nurka. Od tak naprawdę początku lipca do lipca 11. Od 11 lipca, w momencie, kiedy wybiliśmy tę datę, tak naprawdę rynek ruszył z kopyta i zaczął on drożyć. W międzyczasie wydarzyła się afera, którą to sobie nawet przygotowałem, o Loving Icy. No dokładnie tak. Tutaj była ta sytuacja cała z prawami autorskimi. W zasadzie się zastanawiałem, czy o tej naklejce jakiegoś innego filmu na podsumowanie tego nie nagrać. Wydaje mi się, że raczej nie ma po co, bo jest to no, takie główienko. Raczej każdy wiedział, że będzie to rozgrywka informacyjna, a nie jakaś ważna rzecz dla Valve. Że raczej tam te osoby, które są, ten twórca tego, ta osoba, która gdzieś to tam zapostowała, będą sobie grali w Mind Games dookoła tego, jak to podbić i tak dalej. I koniec końców w zasadzie skończyło się to na takim niczym, że po prostu powiedzieli, o nie, ta naklejka jest nie nasza. I wszyscy uznali, że mają to w dupie. I to jest jakby cała sytuacja, która miała miejsce. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to są takie rzeczy, których się w zasadzie od tego rynku oczekuje, że dadzą ci tak naprawdę jak pieniądze, żeby pieniądze. No pieniądze tutaj nie były do zarobienia, w sensie były do zarobienia, ale trzeba było się wykazać wielkimi jajami, albo
idealnym czuciem, co zrobią ci dwaj panowie. Pieniądze najprostsze były do zarobienia tutaj, w momencie, kiedy cała sytuacja wybuchła. Wtedy można było się po prostu obkupować, bo te naklejki leżały na wielu marketach po prostu za darmo. W momencie, kiedy były już po 21 zł na Steamie, to były po 11 zł na innych marketach. No i takie flipy po prostu uskuteczniane dawały dosyć szybki przerzut tych pieniędzy w liquidy sposób. No to były takie rzeczy, ale nawet jeżeli ktoś by się spóźnił z tym, albo komuś by to późno dosłali, no to tym lepiej dla niego, bo tym więcej tutaj się dało dostać. No i w zasadzie to wakacje leciały, 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 nic się szczególnego nie wydarzało. Kopenhaga dalej była jak jest. No i dostaliśmy w zasadzie to, co dla mnie było najważniejsze, chociaż też przy okazji trzeba przyznać, że dostaliśmy jedne z najfatalniejszych statystyk otwarcie skrzynek w historii. Nie w ogóle, jakby jedne, na pewno najfatalniejsze od 3 lat statystyki otwarć skrzynek, które już są ogólnie sfiksowane, co nie zmienia wcale faktu, że 18 czy nawet chyba pod 17 milionów otwarć miesięcznie podchodzące skrzynki. To jest wynik, który się udał chyba tylko i wyłącznie w 2021, kiedy tych skrzynek było no, o kilka mniej. Także to są te ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o ilość graczy i dynamikę zmiany graczy, dostaliśmy też śmieszne wyniki, ponieważ minus 1,6% graczy w czerwcu i minus chyba 7,8%, tak mówię, dobrze, procent graczy w lipcu. Także to były wyniki, które dostaliśmy. Aktualnie liczba się kręci dookoła plus 1% względem właśnie lipca, co nie jest, jak sami pewnie się domyślacie, wynikiem najlepszym, co nie zmieniało wcale faktu, że od 11 lipca cały market zapierdziela równo do góry i ani śmie się zatrzymać. Kolejne rzeczy, no to były Sticker Capsule 2. No i tutaj jest takie nawiązanie, że pewne schematy po prostu wakacji się powtarzają, ale pytanie jest tego typu, na ile one są do wykorzystania, na ile nie są do wykorzystania. No tutaj był ten moment, kiedy rzeczywiście Sticker Capsule 2 fajnie chodziły. Można sobie było wtedy zabizować to. Zobaczymy, czy dalej po prostu będzie to abuzable, czy nie. Wydaje się, że już po prostu rynek się poogarnął z tą kapsułą. No to też są jakby jakieś tam miłe momenty, które warto sobie odnotować, jeżeli już mówimy o jakimś podsumowaniu tego wszystkiego. No oczywiście takie bym powiedział rzeczy najważniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, takie, które są w ogóle warte takiego szerszego oglądu na to, to bym powiedział, że będą agenci, głównie Phoenix, Koenix, tak. No i tam, czy Enforcerzy, czy Slingshoty, tak naprawdę też wynik zrobili. To są ci oto, w sumie te trzy postacie. No tutaj oczywiście ten jeden jest najlepszy, który z 14 zł zrobił 38 w piku, chyba 40 nawet. No to wielkie gratulacje ogólnie dla tych, którzy zrobili te zakupy gdzieś tam na samym początku, co było możliwe, między innymi na Skinspanki one leżały, ale nie tylko, na innych stronach też były dostępne. Także tutaj trzeba przyznać, że biznes został też zrobiony całkiem niezły. Ja pozdrawiam, bo znam dużo takich osób, które na tym zrobiły biznes. Sam jestem jedną z nich, więc tego typu rzeczy zawsze cieszą, jeżeli się je udaje gdzieś tam wykorzystać po prostu. No zawsze, jeżeli masz dostęp do jakiegoś miejsca, które ma nieco opóźniony zapłon reakcji, no to po prostu ten rynek idzie sobie w ten sposób zużytkować. No i kolejną rzeczą, która się nam ukazała, no to jest oczywiście, znaczy powiedziałbym, że w update'y nie pogrzeszyli, nie dali nam zbyt dużo do radości tutaj. Ale bądźmy szczerzy, no poza takimi oczekiwaniami gdzieś tam, że o, może wprowadzą jakieś płyty, może dodadzą jakąś naklejkę, coś takiego, no to powiedzmy sobie wprost, że oczekiwań chyba też nie mieli jak zawieść, bo raczej nikt nie oczekiwał chuj czego. Ale to skomentuję w ten sposób, że no update'ów po prostu nie uświadczyliśmy,
No i teraz pytanie, czy na 20 chyba ile, no to, znaczy no, na kolejną rocznicę, przepraszam, bo była ta 25-lecie było, ale to już dawno, dawno temu. Czy chyba to będzie 12-lecie? Tak? Dobrze. Pytanie, czy na tą kolejną rocznicę, która się chyba odbędzie 24 czy 25 sierpnia, będzie coś przewidziane? Myślę, że nie. Jakby nie spodziewam się niczego. Ale to dopiero jeszcze przed nami, więc tutaj się jeszcze zobaczy. No i ostatnim eventem, który został nam zapodany, no to oczywiście jest koniec promocji na Kopenhagę, który się też wydarzył, jakby nie było, stał się, wart jest odnotowania. Jest on przeprowadzony z mojej perspektywy, to moje zdanie oczywiście zdecydowanie za późno, jakby jest bezsensowny aktualnie. W sensie lepiej, żeby się zakończyła, niż żeby się nie zakończyła, ale w ogóle tego typu cykl, że kończy się jeden event w momencie, kiedy się już praktycznie zaczyna drugi, no bo to jest jakby dosłownie tak, że my za kilka dni, dokładnie za trzy, mamy dostać już początek tak naprawdę kwalifikacji na Szanghaj. Przecież gdyby oni to przeciągnęli przez jeszcze tydzień, to by eventy na siebie naszły, co jest w ogóle jakby absurdalne, nie? Więc pytanie, czy to nie jest w ogóle tak, że Valve zostało w cudzysłowie zmuszone do tego, żeby taką decyzję podjąć, a to by było według mnie już jakieś, no co najmniej odklejenie z ich strony, bo to jest całkowite już odbieranie temu eventowi czegoś z rodzaju bycia jakkolwiek rare, czymś, co no tak naprawdę można było dostać tylko przez określoną ilość czasu. Także tutaj, no, ja już się dużo wypowiedziałem na temat Kopenhagi i więcej nie zamierzam, ale to usunięcie Kopenhagi jakby też wprowadziło taki pozytywny vibe na ten rynek. I że takie rzeczy jak Unwrapped.com zaczęły drożeć i dalej drożeją jakby w związku z tym. Chociaż trzeba przyznać, że takie rzeczy jak chociażby Team Spirit ze Sztokholmu wrócił bardzo szybko do ceny sprzed jeszcze wywalenia tej promocji. Co jest jakby też, myślę, że ani nie pozytywne, ani nie negatywne, no bo jakieś, no bo co to jest za różnica, czy cena naklejki stabilnie trzyma się na 40 czy na 32 RMB. To jest żadna różnica w momencie, kiedy ani za jedną, ani za drugą cenę nie chcesz zrobić na niej żadnej transakcji, nie? Jeżeli ani jedna cena, ani druga nie jest dla ciebie skrajna, ani nie jest skrajnie niska, ani skrajnie wysoka, to po prostu cię to nie interesuje, jakby jaka jest. Więc pytanie jakby, wolimy mieć wyższe ceny, bo to jest więcej źródeł finansowania dla innych ludzi, ale też czasami wolimy mieć niższe ceny, bo to są szanse po prostu na tym rynku, żeby coś dokupywać i może my wolimy po prostu też te niższe ceny trzymać po to, żeby było gdzieś się na tym rynku poruszać i czego szukać. Więc to jest już tam pytanie i może żeby była większa konsumpcja albo większe możliwości konsumpcyjne, może to by lepiej wyszło. To są tego typu rzeczy. Ja powiem ogólnie tak, że z mojej perspektywy, no to już tak totalnie z mojej perspektywy, ten czas był dziwny. Dziwny. Na pewno był najbardziej kreatywnym czasem, jaki kiedykolwiek spędziłem. Nigdy się tyle nie nakombinowałem, co w te wakacje. Nigdy nie szukałem tylu metod, nie szukałem takich rozkmin w ogóle na rynku Steam. Nigdy nie myślałem o tym, że no, jeżeli ten itemek się nie sprzeda w takim i w takim czasie, to może warto jest go ściągnąć z rynku, dlatego, bo sprzeda mi się taki i taki item, a ten i ten item może wejść na pending, a w momencie, kiedy on wejdzie na pending, to mogę wystawić kolejny item, a może lepiej wystawić ten niż tamten, albo znaleźć takie i takie wahanie i tak dalej. To jakby z moich prywatnych rozkmin, to nigdy, nigdy do tylu nie dochodziłem, jak w te wakacje. Jakby trochę się z tego powodu cieszę, a trochę jest to dla mnie pojebane. Nie powiem, że nie. No i na pewno był to dobry okres zarobkowo, tak to nazwę, ze samego w sobie Steama, ze Steama jako Steama, bez żadnych pomocy dodatkowych. Także to ogólnie jest pewnie gdzieś tam radosne. I też dla was był to dobry okres zarobkowo. To też mnie dosyć mocno cieszy, bo widzę, jak wasze ekwipunki nieco po niektórych puchły. I to oczywiście właśnie też jest pozytywne dla mnie. No i co, no?
Mogę jeszcze dorzucić, że jutro, a raczej dzisiaj, jest w planach. To jest taki mini plan, to jest znowu organizowane nie przeze mnie, chociaż pewnie jakby też dołożę swoją cegiełkę do tego. Będzie na Discordzie event taki dosyć zgromadzeniowy, że tak to nazwę. Czyli taki, w którym będziecie mogli wejść i wziąć udział, i będą nagrody na tym evencie, więc. Jakby jeżeli dotrwał ktoś do końca tego filmu, no to takie info dodatkowe, które jednak jutro zostanie ogłoszone, dostał, więc może akurat będzie to lepiej przyswajalne. No a tyle. Możecie napisać, czy coś pominąłem, czy gdzieś się zajebałem w akcji, czegoś może zapewne właśnie nie było. A może też powiecie mi o czymś, co zrobiło wręcz przeciwny wynik w te wakacje, co było bardzo ważne i ja na przykład pominąłem jakiś krach na tym rynku, no to też jakby chętnie się z tym zapoznam. To tyle. Jo.